Siemano, siemano. Siema, ludzie. Kwestie kolejne robimy. Jak co innego. Jak kwestiki nowe trzeba by porobić. Anatlan weszedł niedawno i jest dużo questów do zrobienia. A Decision. Tak się nazywa teraz ten quest. Musimy poczekać 2 dni. I zobaczyć, co tam się będzie działo. Zobaczmy co. Przewinimy sobie czas. 1 dzień. 2 dzień. Załóżmy 6 godzinę, zostawmy sobie. Powinno być spoko, co nie? Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigało. Ciekawy jestem, czy znowu będzie takie proste questy, że co? Gadanie, gadanie, nic więcej. Nie ma żadnych takich zagwostych, ciekawostek, które byłyby ciężkie do zrobienia. Zobaczymy, jak to wygląda. No dobra. Poczekali, poczekali. Take a walk to People of Springs. Czyli nadal w tym samym miejscu. Do ludzi wiosny. W tym samym miejscu teleportujemy się najbliżej, gdzie możemy, czyli do naszego punktu z reputacją. Okej. No i co? No i co? Lecimy. Muzyczka się już holidayowa załączyła. Tak to mówi, nie holidayowa, tylko taka letnia. Imprezowo. Dalej, zobaczmy, ale dlatego, że nie byłem dzisiaj na grze. Odbierzmy sobie od razu 80 tysięcy mory. Jutro będziemy mogli fejty odebrać kozak. I kwestikę zaczynamy. Imprezowała Paimonka ze mną. 2 dni w gorących źródłach, okej. Okay. Abyss Kingdom Turf of Ranch in our relaxation, czyli troszeczkę nam przeszkodził Abyss w naszym relaksie. Ale 2 dni spokoju były. Git. Przysmaczki były dobre i nawet dała Paimonkowi jakieś gratisy na drogę. Okej. Okay. Had some kids who got caught throwing stones in the hot springs, so not much has changed since we first met. Got some kids who got caught throwing stones in the hot springs. Czy gorące źródła, hot springs. Dobra, gorące źródła. Czyli nawet cała Atea krzyczała na dzieci, które rzucały kamieniami do gorących źródłem. Hey, you guys. Więc dużo się nie zmieniło. Sleep well last night? Jak tam, yep. Spaliście dobrze? Jasne, że like tak. It. I was thinking of taking you guys out to do some sea fishing. Sea fishing. Later tonight we can eat whatever we catch. Fresh fish is tej absolutely nocy delicious right off the grill. Będą mieć jakąś taką imprezkę z łapaniem ryb i kto złapie, to może hey, będzie mógł to sobie zjeść. To Nina yeah? przyszła. What do you need? Co tam potrzeba? The team sent out to fight in the Night Warden Wars has returned. Drużyna została. Drużyna, która została wysłana do walki z Avisami, powróciła. Katina? Is she back as well? A Katina? Katina fell in battle. Fell in battle, co? Została pokonana w bitwie, nie żyje. Don't worry. The team ale nie was martw victorious. Się. So the rite of resurrection drużyna will wygrała. Be held in the stadium soon. Rite of resurrection will be held at stadium soon. Czyli Katina poległa, ale czy na pewno? Zaraz to się okaże. Ale cały team jak wygrał oprócz Katiny? Czy that's co? The Abyss is cunning, and it was her first time. Mistakes are bound to happen. Mistakes are bound to happen. Czyli nie żyje, spoko z nią jest, czy aż tak bardzo nie stało. Po prostu odpłynęła leciutko. Dostała zbyt dużo obrażeń, ale żyje. Okay. I teraz będzie jakaś imprezka z okazji wygrania, odpędzenia bardziej chwilowego Abyssa. Dobra. The Abyss was cunning just now, but it seems like the Abyss just wants to destroy everything. Abyss was cunning just now. Ale wygląda na to, że Abyss chciało zniszczyć wszystko, co? All those monsters that attacked your tribe. If there really was some pomyśl o tych potworach na twojej osadzie. Wouldn't it make more sense to send them to attack Katina and her small team? Jeśli na pewno to byłby cunning plan, cunning. Co to znaczy cunning? Cunnik po polsku. Podstęp.
jeśli chcieliby swój podstępny plan wdrożyć. Jaki byłby sens wysyłania, żeby zaatakować Kasinę i jej malutki teamek? Not that Paimon wants them to be in any more danger. Relax, I get it. No, get it, get it. The abyss is difficult to understand, that's for ciężko sure. I zrozumieć. At a glance, okay. It's certain, but through our long 500 years ago, the abyss invaded Teyvat. Abyss. You know about that, right? Zaatakowało Teyvat. Znasz to, co nie? Podczas Kanri. Right. Tak jest. Conria suffered greatly during that Kanrich time. Od zostało so zniszczone podczas wielkiej bitwy. So, did every other nation tak samo jak każda inna nacja w Teyvat. Ale najbardziej ze wszystkich ucierpiał Natlan. And heroes from every tribe to finally repel the abyss. Dobra, dobra. Okej. Our tribe's waters were contaminated. The children of Echo's territory was overrun by dangerous sludge, surging from underground. Jakiś tam spod ziemi wykładał Abyssa, ta maź, można byłoby tak powiedzieć. Zanieczyszczyli całe tereny, całą wodę, która to była, co? I wszystkie osady. And has the capacity to read the memories of this land at any given moment. We now believe that Abyss have invaded the Night Kingdom and has the capacity to read the memories of this land at any given moment. Night Kingdom. Night Kingdom. To stamtąd chyba Abyssy przychodzą, co nie? Ale tutaj mówią, że Abyss inwadowało Night Kingdom. Ciężko powiedzieć, co to jest. So dangerous and cunning. Almost like it knows you inside. Yes. And that's why we've been unable to fully eradicate it, even after dlatego, all this time. Ciężko ich całkiem wymazać, coś w tym stylu mówi, że oni są i na zewnątrz, i w środku, co nie? Dobra. W innych nacjach widziałem duży effort it takes to truly eradicate the abyss, czyli ciężko było wymazać. Ludzie na tlanie żyją w ich cieniu każdego dnia. Kto wie, jak długo to zajmie, żeby zakończyć tą wojnę. Dobra. Kinda romantic, mówi. Everyone has something that drives them forward, czyli co pcha ich do przodu. Zwierz o tym, co nie? You can do it, niech będzie. Musimy dać radę dla naszej przyszłości. Okej, okay, a teraz lecimy na stadion zobaczyć, co to za imprezka będzie. Questik rozpoczęty. A decision, co nie? Czyli questik idzie dalej. Cały czas dopiero rozpoczęliśmy. Wchodzimy w pierwszą fazę. Wojna została zakończona. Czas wrócić na stadion i zobaczyć pochód zwycięzców. Dobra. Najlepszą drogą chyba będzie tutaj się tepnięcie. I zobaczmy, na czym będzie polegał nasz questik. Combat. The amount of life effect can stack. Amount of healing regret. Dobra, kij z tym. Taka ciekawostka tam była do przeczytania o Pont of Life'ie, ale to nie zna, nic nie jest związane z tym questem, ale tańcują człowieczki, co? Czterech przyszło, a piąta, a gdzie Kacina? Jest ranna chyba, co? Jest pełno ludzi, dobra, dobra. Nikt nie chce stracić szans, żeby zobaczyć heroesów powracających z bitwy. Nigdy nie miała tyle oczu na sobie, ale nie, jeszcze nie odnotowała chyba Molani, że tutaj Kaciny nie ma. Wygląda, że jestem na czas. Jesteś tu. Tak, jest. Our new friend here has got some tricks up her sleeve, by the way. She's just as strong as Kachina made her out to be. Dobra, mówi o nas, że jesteśmy tak, mamy kilka trików, możemy pokazać. Jesteśmy tak samo silni jak Kachina, a nawet silniejszy bym powiedział. I want the a bit more perspective
Dobra. Hey, look! Is it about to start? Dobra, zaczyna się. Someone will come out and recite a eulogy, and then we'll sing the Ode of Resurrection together. I będziemy śpiewać Ode do Rezurekcji razem. Come on, let's find a spot with a good view. Ode of Resurrection. When the singing starts, just follow my lead and let's go somewhere higher up, so Kachina can spot us. Chodźmy wyżej, to Kachinka zobaczy nas. Dobra. Tańcują, bryją, brawa, brawo, brawo. Ale zobaczmy, co się tu stanie, gdy po Kachiny to nie widać. Gdzie ona jest? Warriors of Netland! Wojownicy Dlanu! Heed the call of life! Heed the call of light! We are the inheritors of memory! Those who grew alongside sun and wind! Ci, którzy rosli w słońcu i wietrze. Those who forged our own destiny! Ci, którzy wykuli naszą przyszłość. That is Netland's fire. To jest Netland ogień. Life blood, krwawość. Life blood, krew życia naszej nacji. Dobra, coś w tym stylu to chyba, co? I zobaczmy, co tu się stanie. Co to za imprezkę zrobili Mualani? A, będą śpiewać tam Ode of Resurrection. Do powrotu. Dobra, posłuchajmy sobie. They continue song. Pośpiewali. To fajne, to chyba była z tej piosenki, takiej zrobiona po prostu dla Genshina w takim amfiteatrze. Na YouTubie można było ją zobaczyć, tak mi się wydaje, że to właśnie to było, to śpiewali, tak, że orkiestra cała taka wielka zatrudniona do tego była i stworzyli tą piosenkę na tlenową. Zapewne jakieś inne też. Ale jedną z nich to była i ta. Nie mogłem znaleźć Kachiny. Couldn't find Kachina or locate her ancient name. Albo zlokalizować jej ancient name. Co? What does that even mean? Usually, once the ode is complete, the pyro archon and resurrected person will emerge from the flames. But something went wrong. Nie tak. Jak oda się zakończyła, czyli tą piosenkę zaśpiewali. Pyroach and resurrected person, we emerge from the flames, czyli osoba, która powróciła. We emerge from the flames. Dobra, co się dzieje? This has never happened before. To nigdy się nie zdarzyło wcześniej. Well, I think it's pretty obvious. Ale to jest... Clearly the team sent to fight the Abyss didn't win after all. Wiem, to jest, no wiadomo o co chodzi. Drużynka nie wygrała z Abyssami. Nie wygraliście, co? Pomyślcie. Oda pokazuje wszystkich zwycięzców. Jesteśmy zmuszeni. Witness it countless times. Czyli to było, wydarzyło się wiele razy. Since the Archon couldn't find Kachina in the Night Kingdom, that must mean there's more to this victory. A to znaczy, że... że coś jest nie tak. Pathetic. Your wild guesses are misplaced. We completed our mission. Skończyliśmy naszą misję. Czaska. Maybe you did. But who's to say whether that little girl even contributed at all? Maybe she got scared and ran off. Maybe się przestraszyła i po prostu uciekła. Może wy wygraliście, ale nie ona. Why would the Wyab recognize someone like her? Even if she was on the winning team. Wyznaczył po prostu kogoś takiego jak ona. Na tego, ancient name'a. Dobra.
Nawet jeśli była zwycięskiej drużyny. Poświęciła się, żeby odpędzić Abyss. Dobra. Uspokój się. Nie mogę siedzieć i słuchać tych oszczerstw. Who do you think is really at fault here? Or the great Pyro Archon? Why would the rules of our nation suddenly stop working? Czy nasze zasady już nie działają? To prawda. Jeśli nie powróciła, it must mean she failed to achieve victory, czyli to znaczy, że nie wygrali. A było tak, że wcześniej mówili, że nawet jak jedna osoba przyjdzie, to później będzie mogła wskrzesić swój cały teamek. Przyszło czterech, ale nie mogą wskrzesić Kaciny. Czyli powinno to znaczyć, że coś jest nie tak. Ale co jest nie tak? Ciekawe. Po prostu ona, nasz Archon z Natlanu, tak powiedział, że nie może jej znaleźć. Nie może jej wskrzesić. A normalnie zawsze, chociaż nawet jak jedna osoba zwyciężyła, to i tak mogli w całą czwórkę dodatkową sobie wskrzesić. A tutaj czterech wróciło i tej jedynej osoby nie mogą wskrzesić. Tak sypan. We'll see who truly deserves glory. Dowiemy się, co tam się stało naprawdę. Kto naprawdę deserves glory. That's enough. Koniec. There is no doubt about today's victory or Kachina's part in it. She is a hero worthy of our admiration. However, the failure of today's ceremony is undeniable. Kachina has not been rekindled, and I offer you all my to prevent further casualties. I have decided to suspend the pilgrimage until this matter is żeby resolved. Zabezpieczyć przyszłe takie nieporozumienia, zdecydowałem, żeby odpuścić na troszeczkę turniej, aż się nic nie jak nie wiecie. Nie rozwiąże sytuacja, co tu się stało. Okej. If there are things you wish to clarify, then ask me directly. No, even though dobra, I jeśli masz problemy, to mów do mnie. Kij z tym, I have a question, Archon. Ja mam pytanie, Mualani mówi. I my co friend Kachina. Moje przyjaciel do Kachina. You have any idea where she is? Czy masz pojęcie, gdzie it's może być? Extremely important tak bardzo dla mnie to ważne. Investigating the situation, but wiem, że I'm sorry, that's not enough. Szukasz. Jak szukasz tego, gdzie może być, ale to nie I've jest wystarczająco. Everything I know. Podzieliłem się if z wszystkim z wami, z czym wiem. You should join the investigation. Jeśli chcesz zgarnąć prawdę, czyli wiecie, dowiedzieć się prawdy i uratować swojego przyjaciela, powinnaś dojść do drużyny, what do you say? Która się tym zajmuje. Co sądzisz? Oczywiście. Okej, okay. I oni też mówią, że dojdą, będziemy mieć jakąś dużą ekipkę i będziemy szukać Kaciny. Let's go. I'd like to know what's going on myself. Ja też, Kinich też chcę wiedzieć, co tam się takiego stanęło, co tam się dzieje, co to się stanęło. I zobaczymy, od czego będziemy zaczynać. Czyli na zapewne tych ogni, że tutaj powinna się pojawić, bo czterech zwycięzców jest, ale nie mogą wskrzesić. Sytuacja jest nagła. Pójdę od razu do sedna sprawy. Jest Kachina naszym zwycięstwem, herosem. I przepraszam za to, co się stało. Nie mogę znaleźć jej lokalizacji. Okej, we got to be unaffected. Nie powróci? To prawda. Nie wie, gdzie jest dokładnie. Okej, dobra. Ile to nam czasu zajmie? Ciężko powiedzieć. Zawsze marzyła o walczeniu z Abyssem. Hej, pokonaniu. Pokonaniu Abyssa, okej, dobra.
Exhausted from training, zapewne się tak okaże, że przy tym Vajobie sobie siedzi. Vajob ją ściągnął i teraz nikt nie wie, ona siedzi pod ziemią. I zobaczymy, na czym będzie to polegało. Co mamy teraz robić? Siedzieć spokojnie i czekać na jej powrót? Nie jesteśmy przyjaciółmi albo mordercami? It's all right. Dobra. Posłuchaj, co mam powiedzieć. I can at least give you a broader picture, czyli może naświetlić nam tak mniej więcej, co się dzieje, okej. The recent attack on your tribe, czyli patrząc na ten atak na twoją osadę, wierzę, że Abyss znalazł nowe pojęcie undermining the rules of our nation, czyli przełamać zasady naszej nacji, czyli już może nie będziemy mogli wskrzeszać, coś w tym stylu. The foundation of our resistance against the Abyss. If we continue to hold the pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will likely be more casualties. Jeśli nadal będziemy robić turnieje i wysyłać ludzi do walki z abisami, zapewne będzie więcej takich sytuacji, takich, wiecie, ludzi umierających. Tak normalnie to nikt nie umierał, po prostu jedna osoba wracała, wszyscy skrzeszali. Okej, ale Abyss sobie znalazł sposób na to, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby osoba nie mogła powrócić. Zobaczmy. I can't choose between them and I don't want to. Saying that one is preferable nie over the other is disrespectful to the people who suffered. Nie chcę. To dlatego kwestia się nazywa decision, czyli musi coś zdecydować. You're saying it doesn't matter whether I suspend the pilgrimage. Nie ma znaczenia, że ja zawiesiłam pilgrimage. Konsekwencje będą naprawdę bólące. What happened to Kachina breaks my heart. But I couldn't bring myself to sacrifice other people for her sake. To, co się zdarzyło Kacinie, rozdziela moje serce, ale nie mogę break myself a sacrifice, czyli nie może poświęcać więcej osób. Czyli co, będzie chciała poświęcić Kacinę? Ciężko. Ale dlatego tu my jesteśmy i będziemy mogli im pomagać, okej. Okay. Musimy znaleźć inny sposób. This won't be easy. Siły Secret Flame to keep Abyss at bay. Czyli nie, żeby wiecie, odpychać Abyssu, ale nie w takim stylu, jak teraz jest to robione. Okej. We could always hold the pilgrimage without sending a team to fight in the middle. Możemy nadal robić turnie, ale nie wysyłać ludzi do walki. Tym sposobem we would still be able to fuel that fuel. Będziemy nadal mogli napełniać nasz Secret Flame. I've considered święty ogień. The two event without the chance to fight the Abyss with fewer participants. So essentially, the Abyss has taken Kachina hostage. What happens if you stay in the Night Kingdom for a long period of time? Co się stanie, jeśli zostaniesz w Królestwie Ciemności przez dłuższy czas? You've learned about the concept of ley lines during your travels, yes? Nauczyłaś się konceptu Leylanów podczas tak jest. Night Kingdom jest coś w tym stylu. Staying there for a short period of time shouldn't have an effect on nie ma żadnego efektu, ale Abyss in the picture, it's a different story. Your sense of self will be devoured until eventually you become one with the sea. Zostaniesz jednym z morskich dusz. Imagine pouring. I won't sugarcoat. Just like you said, you can focus all your efforts. The Abyss poses the same. Kachina's waiting for us to rescue her. That's all. I failed to protect her during our campaign. Traveler, what do you think? I promise she would have the chance to learn from me. Czyli obiecałem jej naukę od siebie, ode mnie, i będzie musiała jej zapewne pójść i ją znaleźć. Dobra, Małwika, czyli ten Pyro Archon, mówi, że mamy wsparcie od niej. Ale co nam powiedziała ona? Potrzebujesz pójść do Night Kingdom jako, no po prostu i uratować ją. Zobaczymy, na czym to będzie polegało. Podczas normalnych okoliczności. Oni the conscience can enter, but there is a way to go
there in person, ale jest inny sposób. Know that the Night Kingdom will attempt to repel you, and the Abyss certain. That's fine by me. Okay, dobra. Fighting the Abyss. I to będziemy jakimś innym myczkiem lecieć tam. That was the artifact. Thank you so much for your help, everyone. Your thanks. Dzięki za pomoc. Jasne, jasne. Prowadź. Traveler, I certainly didn't expect our first conversation to be so serious. Nie sądziłem, że nasza pierwsza rozmowa będzie taka poważna. Słyszałem wiele o twoich zdolnościach. Jak przyszedłeś do nas, do Natlana, chciałem cię spotkać i zaoferować największy poziom hospitality, czyli chciała nas najbardziej ugościć. Is that not what happened in the other nations you visited? Batuk said we're making a new name for Orsef. Okej, dobra. Like czyli jesteśmy perhaps, znani even. Nawet na tlanie. My pierwszy raz tutaj, a tu nas wszyscy znają, okej. Okay. Dobra, co dalej? Gada mówi, że Atea została zraniona podczas walki. Ona chciała, żebyśmy dali jej to, czyli ten amulecik zapewne, co ostatnio zdobyliśmy. Nie sądziłem, że tak szybko to ten dzień nadejdzie. Flames of her life force. Ognie jej w mocy. I can feel them flowing with talisman. Okej. Dobra. Dawaj, lecimy do tego Night Kingdoma. Bo noc nas zajdzie. You said you didn't want to jeopardize the production of contending fire. But that's not at all. You're right. Even now, the production of contending fire is far from sufficient. The gradual corruption. Dawaj. The kończ pani rozmawiać. Czas lecieć i ratować Kacinkę. Dawaj. Let's go. There's still a way for the sacred flame to last. Nadal jest inny sposób. For the sacrifice to last a little longer, czyli podtrzymaniu tego świętego ognia. Yes. Dobra, chodźcie za mną. No i co? I co teraz mamy zrobić? Mamy pójść do tego Królestwa Nocy, ale jak? Zaraz się okaże zapewne. The sacred flame must never go out. Not only does it strike fear in the abyss, Święty ogień nie może nigdy zgasnąć. But it's also the pillar of Natlan's stability. Odpędza strach przed Abyssem, ale także jest pilarem stabilności na tlanie. So heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. Poświęcę swoją moc, żeby nadal utrzymać ten ogień. Dobra, ale dzięki właśnie tym zawodom ludzie zbierają te ogniki i podtrzymują ten ogień. Na tym polega właśnie ta drużynowa pierwsza faza, co nie? Dobra. Lecimy. Pokaż nam, co masz nam do zaoferowania. Ale... Fatui! Nadchodzą. Ale tak powolutku, jakby skradają się. Nie skradają się, po prostu na spokojnie wybijałem jak do siebie. Ale tego to ja nie kojarzę. Muszę go... Il Capitano, nie El Capitano, tylko Il Capitano, dobra. Long have they been destined for ruin. Co tu się dzieje? And since the oath made 5 centuries ago, nie pozwoliła mu dokończyć zdania. What use is the Gnosis in your hands? No wiadomo, Fatui chcą Gnosis zabrać, Gnosis. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of new age, the old must be destroyed. Old, stare rzeczy muszą zostać pokonane. A Il Capitano, to ja tego nie kojarzę. To chyba jakaś nowa osobka, co nie? Good. People like us. Ale to dobrze, że go spotkaliśmy, bo będziemy później mogli sobie trące te domeny odblokowywać. I tutaj na tlan jakiś jeden nowy będzie. I dlatego, że będziemy właśnie zobaczyliśmy tą osobę, zapewne z nim będzie Il Capitano taka, wiecie, takie wejście miało jak do wszystkich trąc domenów.
czekało, to się okaże za jakąś chwilkę. Tutaj powalczy. Ła. Jakim cudem to jest zwykły człowiek, który został bożkiem, tak dobrze sobie daje radę. Kozak musiał mieć umiejętności. Wiadomo, musiał wygrać ten Pilmigrę, czy coś, ten turniej. To skillki musi mieć. Dlatego zwykła osoba tak sobie dobrze daje radę, jeszcze dostała energię ognia. To Skokse, który wygrał turniej, stała się jeszcze większym koksem. Bing, bing, bing. Wow. Bing. Co jest? Oba toporki się rozwaliły? Jednego i drugiej? Archona i il Capitano. Ale nas tutaj nie ma. My chyba poszliśmy już do Nightingale'a i nawet już nie wiemy, co tutaj, że taka sytuacja się dzieje. Albo wejdziemy zaraz. Ciężko powiedzieć. Wskoczymy, widzimy, że... A, oboje opadli z sił. Ten dostał w serce. Ale stoją. Obaj stoją, jeszcze mają energię do walki. My wbijamy cali na biało z pomocą. To byliśmy my, co tak przybiegliśmy. Tutaj nie, to nie my. Tamci. Il Capitano. Dobra. O, wziął sobie ze słodle dymną i uciekł. Are you all right, Archon? He was a formidable opponent. Exactly what I would expect from the first of the Fatui Harbingers. First of the Fatui... Pierwszy Fatui Harbinger? Imagine someone could match you in combat. Nice. Pierwszego też nie spotkałem. Sent him here, jeśli Saritsa go tu wysłała... What happened 5 centuries ago? Czemu przywołał to, co stało się 5 lat temu. And how much does he know about jak wiele on wie o Natlanie? The Harbingers are all driven by their own personal goals. The only purpose that unites, but I'm sure the captain has jedynym celem jest kolekcjonowanie Nozisów. Okej, a jestem pewien, że kapitan ma swoje własne powody, żeby być tutaj. Okej, nie mamy czasu, lecimy dalej. I'm sure you noticed. Wiem, że zobaczyłeś to. The power came to his rescue just now came from Master of Nightwind. Moc, która od niego pochodziła od mistrza nocnego wiatru. In other words, there are traitors among us. Not necessary. When we exchanged, Kinich, go to the Masters of the Nightwind and look into who could have aided the captain. Speak to Seat Lali. She should know. Could have aided the captain. Czyli gdzieś tutaj jest Master of Nightwind i taką samą moc miał właśnie ten Il Capitano. Porozmawiaj z Seat Lali, będzie wiedziała, o co chodzi. Okej. Okay. Czyli podobna moc jednego i drugiego, więc sądzi nasz Bożek, że coś mogą mieć ze sobą wspólnego. Ale teraz co ona zrobi? Użyję moc, żeby podkręcić trochę ten ogień, żeby utrzymać go. I zobaczmy sobie, co tu będzie się działo. Ta śmieszna dziewczyna jest. Fajnie wygląda. Jan-san. Ale teraz nie można zdobyć, może kiedyś w przyszłości będzie można ją wylosować. Ale na razie nie. Okay. Just lamenting the fact that I never got a picture when I could still turn my hair into flames. Too late now. Martwię, tak po prostu. Chciała sobie zrobić zdjęcie podczas tego, jak ma włosy ogniste, ale teraz to już za późno. Sądzę, że będą oni mieli przyjemną, bezpieczną podróż. Okej, okay, czyli ona zapewne nas mówi. Do nocnego królestwa.
Będziemy się zbierać zapewne. Poszliśmy już, zostawiliśmy ich. Nawet nie wiemy, że taka sytuacja się tutaj działa. O, teraz usłyszała. Popatrzymy. Czy coś eksplodowało? Wygląda, że... A Boże, pokazał swoją moc i walczy z jakimś silnym. Wracamy? Nie. Musimy uwierzyć w naszego Boga, a my lecimy po Kacinkę. A decision! Questik zakończony. Czyli teraz będziemy mieć reclaim. Claim, czyli zbierz, ale czyli z powrotem zbierz. Zgarnij. Antyczną nazwę. Czyli tu będziemy musieli teraz pójść. Tu reclaim and ancient name. Czyli będziemy musieli z powrotem powrócić. Kacinka będzie musiała powrócić, bo ona to jest naszym ancient name'em. Tak mi się wydaje. To co? Ja się będę z wami widział w następnym dniu, właśnie w następnym queście. Ale tak jak już mówiłem wczoraj, trzeba coś polosować, ale my polosujemy jutro i jutro będzie taki dzień przerwy od questów, a po prostu pójdziemy sobie. A i spadłem. Ale po co? Mogę przecież wziąć sobie tą energię. Jakbyśmy tak skoczyli. Co? Ogniem rzucał? Ła! Zgarnia tutaj ogień i strzela, co? Bang! 50 koła. Śmiesznie. Dwa dziki walczą ze sobą. Ale czy ja coś mu zadaję obrażeń? Tak, daję radę, okej. Dobra. Ale mógłbym sobie, załóżmy, wziąć sobie ten ognik i rzucić w te kamyki, co nie? Wybuchły, dobra. Nice. I tutaj też kolejny ognik zbierzemy i strzelamy gdzieś w coś. Kij z tym, dobra. Kończymy kwestika i widzimy się jutro na losowanku naszego. Jeśli szybko pójdzie kazucha, to nie będę już drugi raz próbował kazuchy wziąć, bo na razie na tier pierwszy mi wypadnie, wystarczy. A to, co mi zostanie z tych moich losowań, to ja wrzucę sobie w Mualani, bo Mualani dużo bije, fajna postać. Jeszcze każde autotaczki wodę nakładają. To z ogniem, ogień w woda, to by fajnie to działało. Jakby sobie, załóżmy, Bennett rzucił pole pod siebie ognia, a ona by później dorzucała wodę. Czyli cały czas waporizę by wpadało. Zrzucimy sobie kazuszkę, a jeśli szybko wypadnie, to później pójdziemy w Mualani. Ale to zobaczymy jutro. Na dzisiaj to chciałem kwestika sobie po prostu jednego zrobić. Tutaj mamy check-iny jeszcze sobie do odebrania i chyba wszystko byłoby, co? Do zobaczenia jutro na losowankach, a pojutrze na kwestiku. Tu reclaim and ancient name. Trzymajcie się i do zobaczenia. Yo, cześć.